Witam wszystkich, tu Hanna i Jola. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Jest 15 lutego 2024 roku, a ja zaprosiłam Jolę, żeby Jola przekazała nam dużo ważnych informacji, jako że jesteśmy zainteresowani tym, żeby stać się suwerennym człowiekiem, wyrwać się z opresji systemu matrixowego, żeby pozbyć się sądów, urzędów skarbowych, komorników i innych takich głupich spraw, które nie powinny zdrowego, żywego człowieka dotyczyć. Powinniśmy się tylko kierować prawem naturalnym plus pewne reguły możemy sobie ustalić co do jakiegoś naszego życia wspólnego, ale ogólnie bycie bydłem, gojem, owcą, baranem należącym do Watykanu nas nie interesuje. A dla każdego, kto mnie pyta o informacje, chce wiedzieć, jak to zrobić, co zrobić, ja informuję, że ja dla siebie znajduję informacje, co mam zrobić, jak zrobić, ale ogólnie powinniśmy się edukować w tej dziedzinie, co zrobić, jak zrobić, na jakiej podstawie chcemy działać. I dlatego, Jolu, ty zorganizowałaś z innymi może, opowiedz no, no, nie nam o może, tym spotkanie, na którym się możemy edukować, tak? Tak. Już mówię szczegóły. Do tej pory zorganizowaliśmy dwa spotkania pod tytułem Człowiek, Świadomość, Prawo. I teraz w marcu, znaczy no nie teraz, bo teraz jest luty, ale powiem dokładnie, 9 i 10 marca w ośrodku wypoczynkowym Żwirek w Luboszycach, to jest jakieś 8 km od centrum Opola, tego Opola, nie Opola lubelskiego, tylko Opola, tego festiwalu piosenki. I po tym drugim spotkaniu po prostu ludzie mnie się pytają, a kiedy następny, kiedy jest nam ludziska, przecież dostaliście już tyle wiedzy i tak dalej, ale to trzeba utrwalać i tak dalej. I rzeczywiście, to nie jest tak. My z mężem siedzimy mniej więcej, chyba ja wiem, już 4 albo 5 lat, nie wiem, bo czas tak szybko pędzi, w prawie naturalnym, a wydaje nam się, że dopiero raczkujemy. Tej wiedzy jest przeogromna ilość i to z różnych dziedzin, tak jak powiedziałaś. Wiedza na temat sądów, co to są sądy, wiedza na temat urzędów skarbowych, to są wszystko prywatne korporacje nastawione na zysk. Ty, Haniu, kiedyś powiedziałaś, mówiłam ci, w tym bardzo dobry filmik zrobiłaś, że trzeba tą wiedzę po prostu szerzyć wśród ludzi, że Polska to nie jest żadna Polska, nie Rzeczypospolita, tylko to jest Poland Republic of. Ty tam napisałaś pismo, nie wiem, do premiera czy do prezydenta i dostałaś odpowiedź, że tak, jest to korporacja zarejestrowana w Waszyngtonie. To cię tutaj troszeczkę poprawię szybciutko, bo to chodziło o pewnego pana, który napisał do Rzecznika Praw Obywatelskich i na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich to pismo jest i rzecznik spytał się w Ministerstwie Finansów i uzyskał odpowiedź, że to prawda, że Polska jest zarejestrowana jako Poland Republic of w Nowym Jorku, bo chodzi o sprzedaż akcji, obligacji Skarbu Państwa, sprzedaż za granicę, ale to jest taka sobie wymówka dla głupców, bo jak się tam dalej poszuka, to co się okaże? Słuchaj, no to my tak pomalutku dochodzimy, na przykład wszystkie sądy rejonowe, urzędy skarbowe, posłuchaj, to i posłuchajcie wszyscy, to już powiedziałam, prywatne firmy, ale one są zarejestrowane jako tak, jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej. No przepraszam, ale no o czym tu w ogóle my mówimy, tak? Więc te tematy będą poruszone. Będą poruszone tematy bankowości, kreacji pieniądza, tego, że bank nam nigdy niczego nie pożyczył, że to my swoim podpisem generujemy tak naprawdę swoje pieniądze, a nie ich. Oni nie mają pieniędzy. To następna sprawa. Tych spraw jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Między innymi kolejna sprawa to jest proklamacja autonomii. W jaki sposób zabezpieczyć, powiedzmy sobie, no swoje dobra, tak? Swoją nieruchomość i tak dalej.
tematy poruszane. Policja. Po co policja jest? Po co jest armia? Jak rozmawiać z policjantem na przykład, prawda? Kim oni są dalej? Jak stosować, bo tak naprawdę prawo naturalne, ja bym tego nawet prawem nie nazwała, bo ja sobie wymyśliłam swoją formułkę. Bo zwykle to mówi się tak, prawo naturalne brzmi: nie krzywdź i nie pozwól, żeby drugi skrzywdził ciebie bądź innych, a mi się to nie podoba. I jakoś tak sobie wymyśliłam swoje, prawda, bo tam ciągle jest nie. I mi się to dlatego tak nie podobało. I wymyśliłam sobie coś takiego: czyń dobro bez krzywdy dla kogokolwiek. Jeśli mamy w sercu, a mamy, bo ludzie z natury, ludzie, powtarzam, z natury są dobrzy. I z kimkolwiek bym ja nie rozmawiała, to każdy mówi, no nie, no ja nie okradnę, no nie, no ja nie oszukam, ale inny, nie patrz na innych. Nie patrz na innych, patrz na siebie. Bo nie spotkałam, ja wiem, że takie rzeczy się zadziewają, tak, ale o tym też ja i nie tylko ja będziemy mówić. Chodzi o tą duchową sprawę naszego całego jestestwa, prawda, że jesteśmy nieśmiertelni, że nie ma się czego bać, nie ma się, o to zamkną mnie do więzienia, no i co? No i dach nad głową, wilki, opierunek mam, czego my się mamy bać? A poza tym nie zamkną. Nie ma takiej opcji, jeśli my będziemy kierować się miłością przede wszystkim, a nie agresją, bo o tym też będę mówić. Ludziom, mnie na przykład czasami ludzie nazywają, że jestem antysystemowa. Błąd! Ja nie jestem antysystemowa. Ja po prostu kocham ten system i on nie. I on po prostu daje mi tyle w tak zwanym prawie stanowionym, tyle mi daje furtek tak naprawdę, tylko że ludziom się nie chce. Ja wiem, ile czasu mnie kosztuje zredagowanie jednego pisma, ale szerzę tę wiedzę. Można na wiedźmajola.pl znaleźć szereg różnego rodzaju pism, które pomogły naprawdę już wielu, wielu ludziom, żeby no, nie płacić różnego rodzaju haraczy, na przykład do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tam takie gotowce, tam ludzie mogą mieć, mogą sobie wszystko to ściągnąć. O czym jeszcze będzie mowa? Przede wszystkim rozróżnienie pojęć, o których no mało kto wie. Czym się różni osoba fizyczna od osoby prawnej? Co to jest zdolność prawna? Kim jest wójt bądź burmistrz? Co to jest gmina? Co to jest urząd gminy? Ludzie naprawdę tego nie wiedzą. I to wszystko będzie Marek Piotr na wykładzie swoim. Piękny wykład, tak, tak. No po prostu taka mega wiedza, że no super. Oczywiście te podstawy też, czyli czym się różni, bo my nie jesteśmy żadnymi osobami fizycznymi, tylko zrobili z nas osoby fizyczne poprzez wiadomo. Najpierw, no ale ja już w szczegóły nie będę, bo to wszystko będzie omawiane na naszych wykładach. Ja może jeszcze powiem tylko kilka nazwisk, kto i tak dalej, dobra? Więc będzie Marek Piotr, czyli będzie człowiek, a osoba i tak naprawdę też rozróżnienie tych wszystkich różnych pojęć. Fajny wykład. Będzie nasz ukochany Wiesiu, Wieścisław, ten to ma wiedzę. On po prostu siedzi cały czas w tym prawie stanowionym, KPA, KC, KK, on to wszystko naprawdę zgłębia, poświęca dużo czasu i bardzo poprzez swoją wiedzę pomógł wielu ludziom. Więc przede wszystkim na kogo stawiamy? Na praktyków, którzy już nie tylko, że mówią teorią, ale pokaż, co osiągnąłeś, po owocach ich poznać. Więc kto jeszcze będzie? No powiem, nie będzie Henia Gaszkowskiego, ale będzie jego najbliższy, no jak to powiedzieć, współpracownik? Kolega najbliższy, no Andrzej, potomek Zygmunta ze swoim wykładem na temat, co to jest prawo, też mega wiedza. Pomóż mi. A Mariusz z rodu Cieplak, no ten to też już takie pisma wysmarował do Nowego Jorku, do Waszyngtonu, do Watykanu, spokojnie. Ale to spokojnie. To mówię, to wszystko są praktycy. Będzie oczywiście, jak tu imię Beatki, Brilea z Montiluo, a ona się troszkę zajmie też tak jak ja od strony duchowej. Tak naprawdę kim jesteśmy, no i jej ulubioną książką, znaczy to Hawkins oczywiście, więc kalibrowanie i tak dalej, to są ważne rzeczy, byśmy wiedzieli, kim jesteśmy. Ja tylko tych kilka nazw, ale... Prawdopodobnie będzie zakwit.
A no Zygfryd Ciupka, tak, jak najbardziej na jeden dzień obiecał, że przyjedzie. Był na pierwszym spotkaniu i bardzo, bardzo, bardzo chce być na naszym spotkaniu. Zobaczymy, jak mu się sprawy rodzinne ułożą. No, ale o kim jeszcze nie powiedziałam, będzie Maciej Adamski. Maciej Adamski będzie miał wykład wybaczanie, odpuszczanie. Taki mi wstępny podał swój temat wykładu, ale najważniejsze, że Maciek Adamski będzie razem z Czarkiem, cesarzem, i to będzie koncert gongów i kamertonów. Maciej Adamski to gongi, a Cezary Cesarz to kamertony. I cóż, Cezary Cesarz jest niezwykłym człowiekiem, bo on leczy kamertonami, więc będzie możliwość, powiedzmy sobie, skorzystać z sesja uzdrawiające dźwięki kamertonów. Tak, na pewno będzie, bo Czaruś się zgodził. I może będzie książka. Ale na poczekaj, bo ja jeszcze chciałam powiedzieć, jaka jest jeszcze kolejna możliwość. Będzie możliwość, bo Marek Piotr przyjedzie z drukarką i z tymi wszystkimi urządzeniami, dzięki którym stwarza nasze świadectwa żywego człowieka. My się cały czas uczymy. Pierwsze to było świadectwo tożsamości człowieka. Później przyszła wiedza, nie tożsamości. Świadectwo żywego człowieka. To nie jest to samo. Więc będzie też taka możliwość, tak. O, co ja nie powiedziałam. Tematy, tak jak mówię, bo oprócz prelegentów, którym Haniu, i ty też przecież jesteś zaproszona jako nasza prelegentka. No właśnie, ja się też mam ochotę pojawić, bo to wszystko brzmi fenomenalnie. No, a jaki tytuł twojego wykładu? O, od razu możesz powiedzieć tytuł twojego wykładu. Masz jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł mojego wykładu. Dobra, to ja, niespodzianka. O, jakie jeszcze różnego rodzaju, bo jeszcze tematy będą poruszane, bo nie wszyscy prelegenci, znaczy nie inaczej, nie każdy, który już praktykował i osiągnął sukces, chce być jako prelegent. Więc będą bardzo ciekawi ludzie, którzy, no na przykład jeden, który ma gospodarstwo, ma zwierzęta, a te zwierzęta nie są zakolczykowane. Oczywiście policja, weterynarz. No to już sam opowie. A to już on sam. Jak najbardziej był, ale na jego teren nie mieli prawa wejść tak naprawdę. I on powiedział, że to naprawdę się zadziewa i to da się wszystko zrobić. To, co ja na przykład ostatnio zrobiłam, to wypisałam pismo do sądu, że ja odwołuję tam rozprawę, która ma się odbyć, nieważne kiedy, i zamykam ją jako suweren. Ha, można? Można. To wszystko się zadziewa. Pewnie, że to nie jest tak, że od razu się osiąga sukces, bo nie. Bo też będziemy mówić na przykład, w jaki sposób zrobić taką sesję, czyli z człowieka, powiedzmy sobie, z osoby fizycznej, nieruchomość przepisać na żywego człowieka, bo to się da. Ja to zrobiłam, także dokonałam tego. Brawo. Jestem, tak, właścicielką mojej posesji i jeszcze zażądałam wypisania z ksiąg wieczystych, żeby wyrejestrować tę nieruchomość i tyle. Także no, tematów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I każdy, który i ten początkujący, i ten już zaawansowany w prawie naturalnym, choć no mówię, to wolałabym, żeby to tak nie nazywać, bo prawo to od razu kojarzy się z nakazami, z zakazami, a prawo naturalne my mamy w serduchu. Wszyscy. I nie potrzeba. Im więcej nakazów i zakazów, tym jest coraz gorzej tak naprawdę, a nie lepiej. No, także wszystko powiedziałam później? Gdzie się można zapisać? Ach, właśnie, najważniejszej rzeczy nie powiedziałam. Więc na stronie Marka Piotra, która nazywa się nowa-ziemia.net, dobrze powiedziałam, tak, nowa-ziemia.net, tam są wszelkie informacje i jest dokładna, znaczy wiadomo, że ktoś może nie dojechać, ktoś może przyjechać, na przykład niespodziewani goście, więc że ten cały plan jest na tej stronie nowa-ziemia.net. Niemniej wiadomo, że może ulec jakimś tam zmianom, tak?
ale ja, jeśli chodzi, to mam potwierdzone przez tych wszystkich prelegentów i tych nieprelegentów. Dobrze, żeby się ludzie tam zapisali. Tak, fajnie właśnie było, bo ja mam taką prośbę, bo ostatnio bardzo dużo ludzi przyjechało, że tak powiem, na żywioł. No i to tam jakoś tam z odpłatnością było związane, bo jakieś tam no więcej problemów, a poza tym nam to ułatwia sprawę, bo mniej więcej wiemy, ile przygotować stołów, ile krzeseł i tak dalej, prawda? Więc to byłoby fajne, żeby się tam zapisali. Tam wszystkie szczegóły są. Jest zajawka, prawda, o tym naszym spotkaniu i dokładna rozpiska, wszystko. Ale chyba na człowiek, świadomość, prawo. Na filmiku o tym spotkaniu to też pod tym, spodem, aha, bo ma, w komentarzach. Tak, w komentarzach, tak, tak, założyliśmy taką właśnie stronkę, tak jak tytuł tego spotkania, czyli człowiek, świadomość, prawo. I tam na tym kanale też pod zajawką są szczegóły tego spotkania. Chyba wszystko powiedziałam. Dobrze. Pani, Ciekawe. Bardzo ciekawe i to mogą być takie informacje, które nam życie ratują, a ja nie jestem w stanie pomagać ludziom, którzy piszą do mnie, dlatego że każda sprawa potrzebuje specjalnej troski i każda sprawa jest inna. Poza tym nie można, wiecie o tym, że nie można za kogoś zrobić go suwerenem. Ja z boku, ja siebie czuję, że jestem żywą kobietą i suwerenem i ja się stawiam jako żywy człowiek. Trochę bym uzupełniła to, co powiedziałaś. Powiedziałaś, że miłością to zrobimy. Ja myślę, że przede wszystkim informacjami, wiedzą. Spokojnie, wiedzą. Znam przypadki, że właśnie człowiek zatrzymany przez policję swoim spokojem, wiedzą i tym, że edukował, na spokojnie, z życzliwością edukował policję. Policjanci uznali, że to jest bardzo ciekawe, co on mówi. Totalnie ich przekonał i potem wracają gdzieś do siebie i tam sobie wyszukują już konkretnie te informacje, że to wszystko prawda. Więc myślę, że spokojem i wiedzą. Czyli musimy uczestniczyć w takich spotkaniach. To jest nasz obowiązek, się wyedukować. Z innymi ludźmi dotrzeć nasze procedury, prawda? Jak powinniśmy postępować, jaki jest najlepszy sposób postępowania i tak zresztą nie będziemy nigdy mieli takiego, że jednym czarodziejskim słowem zaczarujemy wszystkich, dlatego że najważniejszy warunek do osiągnięcia sukcesu to poczuć się tym suwerenem. To, co Arian zawsze powtarzał, jesteś gospodarzem tu na tej ziemi, jesteś gospodarzem, właścicielem i władcą swojego życia, okazuj to. Nie zachowuj się, nie przepraszaj za to, że żyjesz i ktoś ciebie zaczepia. Proszę się wylegitymować. Pani kierowco, proszę pokazać dokumenty, proszę. To proszę, tamto proszę. Jestem gospodarzem suwerennym, ja tu jestem władcą i na spokojnie ja te wszystkie rzeczy muszę nieobeznanym ludziom tłumaczyć, tak? Ktokolwiek mnie zaczepia, ja muszę wiedzieć, gdzie jest moje miejsce, jakie mam prawa i na spokojnie to wszystko przedstawić innym, tak żeby oni zrozumieli. Wtedy ja mam kilka doświadczeń życiowych swoich, że wtedy dzieją się cuda i na spokojnie to wszystko można załatwić na naszą korzyść, prawda? I z policjantem, i o tych szczegółach będziemy mówić, że nigdy nie można podać nazwiska na przykład. No ale to są takie szczegóły, żeby ludziom uświadomić, bo wtedy podlegamy, oni dążą do tego, a pokaż dowód osobisty i tak dalej, nazwisko, nie. Bo wtedy jakby no, mamy już pozamiatane. Więc nie wolno podawać swojego nazwiska i tak dalej. Owszem, swój dowód żywego, czy świadectwo żywego człowieka jak najbardziej, tak? Ale no to mówię, to już są takie szczególiki, tak? Jak rozmawiać z sądem na przykład, tak? To mamy też ponagrywane z różnych takich rozpraw, jak się zwracać w ogóle do sędziego. Przecież to nie jest sędzia, o tych rzeczach trzeba powiedzieć, to jest człowiek, prawda?
kapitalne są sposoby takie jak... Właśnie człowiek i dlatego... Ważne jest, żeby sobie od początku zadać różne proste i bardzo ważne pytania. Dlaczego ja jako człowiek, która się urodziłam tak samo jak ta pani sędzia przede mną, ona się urodziła z matki jako niemowlaczek, ja się urodziłam z matki jako niemowlaczek i nagle mamy takie role, że mamy jakiegoś chochoła, mamy takie maski założone i takie nasze role i nagle sobie jakieś role uzurpujemy, prawda? No a przecież pani sędzia naprzeciwko mnie jest taką samą żywą kobietą jak ja. Ja jestem żywą kobietą i jakie ona ma więcej prawa ode mnie albo jakie ja mam mniej prawa od niej. Nie ma czegoś takiego, ale bez tej świadomości tylko czekając na to, że ktoś, będzie prawnik prawa naturalnego, który mnie obroni. Nie będzie. Żaden prawnik. Nie będzie, dlatego że ty musisz być suwerenem, musisz stanąć w swoich prawach i ty musisz wiedzieć, jak się zachować. Dlatego ja myślę, że takich spotkań nigdy nie jest dość. Wymiany informacji i wymiany naszych sprytnych sposobów. I popatrzcie, ciągle się uczymy, ciągle zmieniamy, udoskonalamy nasze pomysły, nasze metody, prawda? No, dokładnie, bo to, wiesz, my tak naprawdę to jesteśmy pionierami. Nagle się coś otworzyło, prawda? Jakaś kurtyna, zasłona spadła, prawda? I próbujemy, eksperymentujemy tak naprawdę, więc to, że ktoś na przykład po iluś tam pismach nie płaci podatku od nieruchomości, tak, a ktoś inny płaci nadal, to wszystko no, zależy od władz lokalnych. Władz, jakich tam władz? No, od tych tak zwanych ludzi na stołkach, no tu naprawdę wiedzy będzie przekazane im mnóstwo. I dla jednych to będzie utrwalenie, dla innych coś nowego. Na przykład, że jeżeli ja grzecznie rozmawiam z policjantem, załóżmy, to a ktoś na przykład no, poczuje się obrażony czy coś, to jest fajna wiedza, mam od niedawna, że jeżeli ty do mnie mówisz, ja jestem policjantem, to ty jesteś rzeczą. Ja ciebie jako człowieka niczym nie uraziłam i tak dalej. Ja tylko jakąś rzecz uraziłam policjanta, ale nie ciebie, człowieku. Także to są takie myki, że... Tak. No właśnie, kto się za kogo uważa i kiedy się uważamy za ofiary, za gojów, za bydło ludzkie i takie tam różne, kiedy się tak uważamy sami w swoim sercu, w swojej świadomości tak uważamy, to wtedy takie mamy traktowanie z zewnątrz. Więc wszystkie, mnóstwo rzeczy do nauczenia się, wszystko jest przed nami i trzeba te wszystkie kroki po kolei przejść od świadomości, kim jestem, do tego, jak postępować w trudnych przypadkach, jak spowodować, żeby było łatwiej i tak dalej, prawda? Tak, i naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Ja też będę zachęcała do lektur, przywiozę z sobą te książki, bo warto, bo już ta wiedza jakby fizycznie została zebrana w niektórych książkach. No niektóre są naprawdę super. Mary Elizabeth Craft na przykład, prawda? To, co ona opisuje, ona na przykład na lotnisku wystawy w Polsce to nie przejdzie. Póki co. Ale już. Na lotnisku wystawia czek. I obsługa lotniska to honoruje. Własny, przez siebie stworzony czek. Da się. Poza tym ona też bardzo fajną tą książkę nie tylko od strony praktycznej napisała, ale też właśnie od strony duchowości, że ja przytoczę po prostu bardzo, bardzo piękne przykłady właśnie tego, że my, to co powiedziałaś przed chwileczką, tak naprawdę to jeśli to jakby nie było rzeczywistości, to my jesteśmy kreatorami tej rzeczywistości i jeśli my jakby jesteśmy więźniami tylko i wyłącznie własnego umysłu i kogo i niczego więcej. Także to są takie rzeczy, no, do opowiedzenia. Niby tak, ale ponieważ mamy te nasze stare nawyki, przyzwyczajenia i przekonania, to nie jest takie proste, bo to właśnie te nawyki i przekonania kształtują rzeczywistość
i musimy się wewnętrznie wyrwać z tego, przeprogramować siebie, ale też nauczyć się spokojnie i świadomie działać ze światem zewnętrznym. Świat zewnętrzny jest w starych programach, ażeby otaczający nas ludzie pojęli, o co chodzi z prawem naturalnym, to trzeba ich edukować, a żeby ich edukować, to trzeba najpierw wyedukować siebie, no i tak to wygląda. Także, od tego zaczynamy. Także tak, zapraszamy do edukowania się, ja się wybieram na spotkanie Człowiek Świadomość Prawo 10 marca i zapraszamy też wszystkich. 9 i 10. Tak, ale ty wstępnie jesteś zapisana, Haniu, chyba na wykład w sobotę, czyli 9. Tak mi się tak wydaje. 9, 10 marca. Dobrze, dobrze, damy linki pod filmikiem, do kogo się zgłaszać, gdzie tam sobie kliknąć, gdzie tak wejść i zapraszamy. Tak. Zapraszamy serdecznie, a ja tobie, Haniu, bardzo, bardzo dziękuję. Nie ma za co. Wszystkiego dobrego dla naszych widzów. I niech się dzieje. Edukujemy się, tak, dzieje się. Wchodzimy na Ziemię 5.0. Świadomie. No to co? Do zobaczenia w Żwirku. Do zobaczenia.